18 marca w sali teatralnej Osiedlowego Domu Kultury odbyło się spotkanie w ramach klubu religioznawczego Kastalia zatytułowane Badacze Pisma Świętego, w co wierzą świadkowie Jehowy. Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. W roku 89 w maju zostaliśmy prawnie zarejestrowani, ale doskonale Państwo wiecie, że działalność świadków Jehowy była zaraz po wojnie. Bo ja akurat... Też była jeszcze wtedy legalna, tylko w 50 roku została zdelegalizowana. Tak. Obaj tutaj pochodzimy z takich rodzin, gdzie ja jestem trzecim, moje dzieci czwartym pokoleniem. Ale to rozwój demokracji zapewniał w kolejnych krajach rejestrację tego związku. W naszym obwodzie, to nie jest żadną tajemnicą, jest 18 zborów. A ten obwód obejmuje województwo, czy...? Nie, jeśli chodzi o obwód, to ja mogę tutaj powiedzieć, że to jest, począwszy od Szklarskiej Poręby, poprzez Świeżawę, Lubomierz, Kowary, Karpacz. Oto jest taki rejon. W samej Jeleniej Górze i Cieplicach łącznie jest 9 zborów. To jest dużo. Wałbrzych, Jelenia Góra należą do jednego z najliczniej nasyconych, bym tak powiedział, ilością świadków Jehowy. Ile osób tworzy zbór? 60-70 osób. Tyle liczy zbór. Znaczy większość z tych osób jest tak, jak pan Andrzej tutaj zauważył, mówiąc o sobie, że pochodzi z rodziny już w trzecim pokoleniu będącej świadkiem Jehowy. Czy też większość jest byłymi członkami innej religii? Jestem akurat czwartym pokoleniem, czyli mój pradziadek już był. Wówczas świadkowie Jehowy nazywali się badaczami Pisma Świętego. Moje dzieci są jakby piątym pokoleniem, ale tak naprawdę ogromny przyrost świadków Jehowy wynika z działalności, którą prowadzimy. Jeszcze nie aż tak dawno, ale w latach 60., jak pamiętam, w Cieplicach, gdzie są 3 zbory, był kiedyś tylko jeden zbór, a w Jeleniej Górze były tylko 2 zbory, a teraz jest 9. No to wynika z tego, że większość osób, które napłynęły do tych zborów, pochodziła z tego, że my, te osoby, żeśmy odnaleźli. Jaki jest przekrój wiekowy? Czy można określić ten przekrój jakoś, że większość jest młodych, czy większość kobiet, czy większość mężczyzn? Więcej jest płci, że tak powiem, żeńskiej niż męskiej. Wynika to w ogóle z usposobienia kobiet, które są bardziej skłonne pewne rzeczy dociekać, zastanawiać, analizować i mają bardziej podatne serce na to, żeby odpowiedzieć na zaproszenie, które jest zawarte w Biblii. To powoduje, że rzeczywiście na naszych zebraniach, gdyby ktoś tak wszedł z ulicy pierwszy raz, to zobaczyłby, że powiedzmy jest 60% powiedzmy kobiet w stosunku do mężczyzn. Czy mogą być zbory, gdzie ten odsetek jeszcze się bardziej może różnić. Nie ma dwóch zborów identycznych. Jeśli chodzi o wiek, ta średnia jest efektem tego, że to są i młode osoby, i osoby starsze. Czy tak samo jest, jeśli chodzi o wykształcenie tych osób, które przystępują do świadków Jehowy? Wykształcenie czasami jest przeszkodą, dlatego że ludzie z wyższym wykształceniem, ja nie mówię, że oni nie stają się świadkami Jehowy, stają się, ale często to, czego uczą się na studiach, filozofia bardzo często doprowadza do tego, że ci ludzie w ogóle przestają wierzyć w Boga i to stanowi przeszkodę do tego, żeby oni mieli uwierzyć. Natomiast bym powiedział, na dzień dzisiejszy, gdyby scharakteryzować nasze zbory
te osoby, które są starsze i te, które są młode, to bym powiedział, średnia wykształcenia to jest wykształcenie średnie. Jak taki zbór jest zorganizowany? Nie ma hierarchii, natomiast jest podział na tych, którzy organizują pracę zboru, a więc są to starsi słudzy pomocniczy. Są to przeważnie doświadczeni mężczyźni, muszą odpowiednio nauczać. Te wymagania są, tak, w liście do Tytusa, choćby apostoł Paweł podaje. Nadzorcą winien być człowiek nieposzlakowany, mąż jednej żony, zachowujący umiar w nawykach, trzeźwego umysłu, porządny, gościnny, wykwalifikowany do nauczania, nie awanturujący się po pijanemu, nie skory do bicia, lecz rozsądny, niewojowniczy, niemiłujący pieniędzy, bardzo dobrze przewodzący własnemu domowi, mający dzieci podporządkowane z całą powagą. Bo jeśli mężczyzna nie umie przewodzić własnemu domowi, jakże będzie się troszczył o zbór Boży? Nie nowo też nawrócony, żeby czasem nie nadął się pychą i nie popadł pod osąd wydany przez diabła. Ponadto winien mieć bardzo dobre świadectwo od osób postronnych, żeby nie popadł w pohańbienie. Z tego wynika, że starszym zboru nie może być kobieta, tak? Nie może być kobieta, dlatego że apostoł Paweł ten rodzaj zadania przewodzenia w zborze określił i przeznaczył dla mężczyzn. Jakby panowie mogli wyjaśnić, co to jest ta sala królestwa, dlaczego tak się nazywa? Jak to wygląda takie spotkanie, oprócz tego, że jest szkoła teokratyczna? Nie jest to miejsce wyłącznie przeznaczone dla świadków Jehowy. Jest to miejsce publiczne, rejestrowane również jako miejsce kultu religijnego, ale miejsce otwarte. I teraz sala królestwa nawiązuje do tego, że tak naprawdę głównym tematem, jaki my przekazujemy ludziom, jest głoszenie o Królestwie Bożym. W myśl modlitwy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. A więc to Królestwo jest głównym tematem w ogóle całej Biblii. Cały temat Biblii można by streścić w jednym, w dwóch słowach. Królestwo Boże. I dlatego ta sala jest zwana Salą Królestwa. Ta nazwa oddaje charakter tego, co się tam odbywa. I teraz w czwartki mamy 3 zebrania w czasie jednego spotkania. Takie zebranie rozpoczyna się modlitwą i pieśnią. Mamy też swój śpiewnik, ponad 200 pieśni, które, do których jest przygotowany akompaniament, bardzo ładny. I to wszystko rozpoczynamy pieśnią, modlitwą. Po modlitwie rozpoczyna się 25-minutowe studium Biblii za pomocą najczęściej jakiegoś podręcznika, który omawia jakieś zagadnienie dotyczące spraw zawartych w Biblii. Na przykład dotyczących Boga, dotyczących Chrystusa, dotyczących naszego chrześcijańskiego postępowania, wyjaśniania proroctw biblijnych. Są takie podręczniki, które my studujemy przez te 25 minut. Po tym odbywa się szkoła teokratyczna, czyli właśnie to jest 30 minut poświęcone na to, żeby w tym czasie osoby, które zostały wcześniej do tego wyznaczone, mogły przedstawić swoje punkty, tak to nazywamy, czyli te przemówienia, czy też czytanie fragmentu Biblii. Również biorą udział w tej szkole starsi, którzy też na przykład powtarzają fragment Biblii wspólnie z osobami, które są na sali, dlatego że mamy w tej szkole teokratycznej taki program czytania Biblii na każdy tydzień. Nie tylko staramy się przeczytać ten fragment, ale każdy z sali w oparciu o wcześniejsze artykuły w naszych czasopismach wyszukuje jakieś ciekawe fragmenty, które mogą zainteresować nas wszystkich. Oczywiście ten, który przygotowuje ten punkt, zawsze poświęca 4 minuty z 10 na omówienie zagadnienia, jakie ja wybieram. Na przykład mam ten punkt, wybieram zagadnienie, a 6 minut pozostawiam dla słuchaczy i są to takie krótkie wypowiedzi, ale bardzo treściwe, są nawet bardzo kontrowersyjne fragmenty, które omawiamy, bo to nam się przydaje potem przy omawianiu Biblii. Jakie święta i jak wyglądają te święta obchodzą świadkowie Jehowy? Za każdym razem moglibyśmy się tutaj bez końca odwoływać do autorytetu, jakim jest Słowo Boże. I tak naprawdę nie chodzi o to, jaki to będzie przekład tego Pisma Świętego, bo niektórzy uważają, że my mamy swoje Pismo Święte, inne wyznania mają swoje Pismo Święte. Nie ma 2, 3, 4 Pism Świętych. Pismo Święte jest jedno. Co ciekawe, dłuższy czas posługiwaliśmy się Bibliami tylko katolickimi, bo nie mieliśmy dostępu do przekładu
Nowego Świata. Ja przez dziesiątki lat posługiwałem się przykładem Biblii Tysiąclecia, katolickiej Biblii. Skoro czytamy w Biblii, że Pan Jezus kazał obchodzić jedno ze świąt, pamiątkę Jego śmierci, która akurat zbliża się i w tym roku będziemy ją obchodzić w kwietniu, więc to jest jedyne święto, o którym znajdujemy informacje w Biblii. Oczywiście w różnych religiach tych świąt jest wiele, kilka, nawet kilkanaście różnych, ale proszę wierzyć, że te wszystkie święta nie mają swojego podłoża czy uzasadnienia biblijnego. Stąd my odrzucamy wszystkie inne święta. Natomiast jeśli chodzi o święto to, które nazywamy pamiątka śmierci Chrystusa, to jest święto, które Chrystus osobiście kazał obchodzić, mówiąc: czyńcie to na moją pamiątkę.